Barbara Kurdej szatem przerywa milczenie po umorzeniu w swojej sprawie. Ma nowe teorie. Ostatnio w rodzimych mediach ponownie głośno zrobiło się o niesławnym wpisie Barbary Kurdej szatem na temat Straży Granicznej. Choć pod koniec ubiegłego roku Sąd Rejonowy w Pruszkowie umorzył postępowanie w sprawie domniemanego zniesławienia, którego miała dopuścić się aktorka, prokuratura zaskarżyła jednak wspomniana decyzję. W efekcie sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Warszawie. Ostatecznie Sąd drugiej instancji utrzymał jednak w mocy poprzednie orzeczenie. Tym samym decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie Kurdej szatem stała się prawomocna. Barbara Kurdej szatem zdarzyła już zabrać głos w obliczu najnowszych medialnych doniesień. We wtorek celebrytka opublikowała na Instastories serię nagrań, w których odniosła się do informacji o umorzeniu postępowania w sprawie wpisu na temat Straży Granicznej. Co ciekawe, aktorka stwierdziła, że decyzja w tej kwestii zapadła już jakiś czas temu. Jak wyznała, nie informowała jednak o tym fakcie swoich fanów, gdy cała sprawa wiele je kosztowała. Pewnie niektórzy oczekują jakiegoś komentarza ode mnie propos tego, że wczoraj nagle ujawniła się moja sprawa. Zakończenia właściwie tej sprawy, natomiast posiedzenie sadu odbyło się 3 lutego. 10 dni temu. Ja nie miałam w sobie siły, aby o tym na nowo mówić, aby was informować. Po prostu przezylam to ze swoją rodziną i przyjaciółmi. Dużo mnie to kosztowało. Po prostu cały ten rok mnie dużo kosztował. Tak naprawdę zbierałam się do tego, żeby napisać obszerny post i już nigdy więcej w wywiadzie, czy w mediach do tego nie wracać. Aby się z tym rozliczyć, również i z wami, ale nie zebrałam jeszcze sił do tego, rozpoczęła. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. W dalszej części swojej wypowiedzi Kurdej szatan zaczęła zastanawiać się, dlaczego media dopiero teraz obiegła informacja o umorzeniu postępowania w jej sprawie. Zdaniem celebrytki może mieć to związek z ostatnimi tragicznymi doniesieniami z polskiej granicy. W okolicy Hajnówki odnaleziono bowiem ciało młodej kobiety. Natomiast sprawa została przedstawiona w mediach wczoraj. Zastanawiam się, dlaczego akurat wczoraj. Może dlatego, że wczoraj dowiedzieliśmy się o śmierci 28-letniej dziewczyny z Etiopii, która zmarła w męczarniach u nas na granicy. Błagano, aby ktoś jej pomógł. Nikt do niej nie poszedł. Nikt jej nie pomógł. Mimo że wiedzieli mniej więcej, w jakim miejscu leży. Straż Graniczna jej dwóch towarzyszy, którzy szukali dla niej pomocy, wywiozła na Białoruś, a do niej nikt nie przyszedł. Ciało dziewczyny martwe nie zostało znalezione. I zastanawiam się, czy to była próba odwrócenia uwagi od tego, co dzieje się tam koszmarnego, rozprawiała. A dzisiaj jest walentynki i z okazji walentynek życzyłabym wszystkim, aby nie byli obojętni. I życzyłabym sobie, żeby wszyscy mieli więcej empatii w sobie i miłości, dodała celebrytka. Na zakończenie instagramowego wywodu Barbara Kurdej szatan gorzko stwierdziła, że gdy wcześniej stawiano jej zarzut, informacja o tym fakcie błyskawicznie przedostała się do mediów. Jej sadowy triumf jednak przemilczano. A jeszcze wam tak powiem dla porównania czasowego. Kiedy zwolano mnie do prokuratury, aby przedstawić mi oskarżenie i zarzut, 15 minut po wyjściu od prokuratury już wiedziała o wszystkim o tym polska agencja prasowa. Po godzinie wszystkim media już o tym trabile. Natomiast teraz, kiedy okazało się, że ja wygrałam, kiedy zostałam uniewinniona, nagle jakoś nikt nie informował. Jak ja się nie odezwalam, nikt nie informował. Dopiero po 10 dniach, kiedy działy się straszne rzeczy na granicy, zakończyła.